dzisiaj właśnie używa języka rozumiratora. Teraz jest centralny, poświadczają, że nie wiedzą o co chodzi, to znaczy nie wiedzą co to Biblia. Bo tak, tutaj jeszcze świadkowie Jehowy to głosili, to byli. No to wiedzą, że to jest strażnica, co to jest przebudźcie się. Ale nie wiedzą, co to jest Biblia, bo jakoś tak ta Biblia nigdy ich nie przekonywała. Jak również nie wiedzą, co to jest Baktiuszka i nie wiedzą, co to jest cerkiew, w której też choćby z ciekawości nie byli. Także proszę Państwa, w tej cztery miejsca. Rotunda, Pałac, Tarasy i Centralny za nami, proszę Państwa. No to po prostu to one poświadczają, że warszawiacy nie wiedzą o co następny chodzi. Następny przystanek centrum. Cerkwi Baciuszce. No i w tej Biblii o co chodzi. I tutaj proszę Państwa mamy całe to Śródmieście, proszę Państwa, dookoła Centralnego. A widzieliśmy teraz Pałac Kultury Stalina i Lenina, widzieliśmy jak również te tarasy, bo Rotundę i Centralny co na końcu. Rotundę na początku, Centralny na końcu. No Rotundę to z orkiestrą Centralny, to z Megana. No także proszę Państwa, to jest jeszcze Brytyszka, to jest ulica Jerozolimskie, którą tą ulicę wjedziemy, proszę Państwa, jest tak stołeczna. Także proszę Państwa, oni nie wiedzą, co to jest Baciuszka, nie wiedzą, co to jest cerkiew. No, także proszę Państwa, no ten język polski to jest zbyt skąpy i niewystarczający, żeby się oni dowiedzieli, co to jest ta cerkiew, bo cerkiew to z czym się kojarzy. No, prawosławiem jakoś się nie bardzo kojarzy, ale powinni to byli wiedzieć, wyznawcy papieża. I teraz tak, ten Janek wojował, ten ich Jan Paweł II, ale już dlatego nie ma, przecież tutaj śpiewali, że ta wojna to jest codziennie, bo proszę Państwa, gdy wojna tam się handlowało, to bo była wojna, się handlowała, a teraz po co się handluje, a wojny nie ma? No dlatego, że Żydki cały czas handlują, Żydki wracają, dobrze się czują w tej Polsce, a przynajmniej w tej Warszawie Żydki. I one tu cały czas handlują, tak. Ale natomiast co to jest Baciuszka, to nie wiedzą o co chodzi. Co to jest cerkiew i Biblia, to nie wiedzą o co chodzi, bo na przykład Żydzi, no to jak oni przeszczekali na tego Jezusa Chrystusa, którego zabili po 4000 lat oczekiwania, no to proszę Państwa, to jakże ciemni musieli być, jakże bardzo te Biblii nie znali, prawdy nie znali z Biblii, że go zabili tego Jezusa, przecież tam było 312 proroków, które o nim świadczyły, poświadczały, że żadna kość nie będzie połamana, że jak baranek na rzeź cichy, Jezusicek, Chrystusicek prowadzony, no to proszę Państwa, to są takie sprawy, no, które powinny być jasne, znane, a nie są. Mówią otwarcie katolicy, że nie wiedzą o co chodzi. Także proszę Państwa, to u nich rodzą się takie młode, stare, malutkie, no ale to i tak to dziada, to się od 2000 lat i nic u nich nie zmienia, o tych katolików, proszę Państwa, nie zmienia się. Dlaczego? Dlatego, że oni są niereformowalni. Coś, co wejdzie z pogaństwa i się zakotwiczy, się zadomowi, to już to jest. Przez setki lat oni to czczą i nie zastanawiają się, skąd to weszło. Kto nami tu manipuluje? Kto nami tu rządzi? No. I tak na te tarce od wieku dziada żebrzą. No to obowiązek. To muszą. Także proszę Państwa, to już na ulicę Marszałkowską.